Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Rebel Cops. To odcinek chyba czwarty, jak się nie mylę. Jezu, nie wiecie, jak długo ja się po prostu wstrzymywałem od jakichkolwiek nagrywek, nie? A tym bardziej od Rebel Cops. W sensie, głównie od Rebel Cops, nie? Bo ogólnie coś tam nagrywałem jeszcze w międzyczasie, ale Rebel Cops? Jesus. Nagrałem trzeci odcinek i potem po prostu, tak, jak mnie ta misja wkurzyła z tą posiadłością, że ją 5 godzin robiłem, no to stwierdziłem, a walić to po prostu. Zrobiłem sobie dość długą przerwę. Lipa trochę, no ale trudno. Tutaj mamy tak, nowa osoba dochodzi, wcześniej był to kto inny, teraz kto inny. Trzeba zaś dokupić rzeczy oczywiście. Zobaczmy, w sumie dobra, może inaczej. Najpierw zobaczę, co ja takiego mam. Co my tu mamy? Księgarnia? Albo... dostawa broni. Na parkingu baru. Dobra. To zobaczmy. Big Rift. Kilka lat temu Warren Nash opanował bazę wojskową w Sharpwood i teraz sprzedaje broń z tamtejszych magazynów. Wiktoryzuje ma powiązania z kolumbijskimi rewolucjonistami, którzy nieustannie poszukują nowej broni do prowadzenia swojej walki. Zujew kupuje broń od Nasza i sprzedaje ją Kolumbijczykom. Interesy między Naszem i Zujewem są pilnie strzeżone. Niełatwo jest zbliżyć się do niepostrzeżenia do opuszczonego baru Mother Truckers. Najprawdopodobniej ludzie Zujewa i gliniarza z Sharpwood zobaczą cię już z daleka. Pamiętaj też, że jeden drugiego podejrzewa o zdradę, dlatego obaj mają potężną ochronę. W końcu w grę wchodzą broń i duże pieniądze. Weź żywcem jednego z ludzi i zneutralizuj wszystkich przestępców. Okej. Znajdź braciszka. Od śmierci rodziców żyło nam się ciężko, właśnie dlatego mój młodszy brat cały czas myślał o tym, jak się szybko wzbogacić. Ciągle szperał w dziwnych miejscach, szukając kosztowności i przeczesował las w poszukiwaniu amunicji z II wojny światowej. Chodził po budowach, mając nadzieję znaleźć jakieś stare monety. Teraz wbił sobie do głowy, że w kuchni opuszczonego baru skrzynka Fairy Coli. I jeśli ją znajdzie, sprzeda ją za grubą forsę, więc wczoraj tam poszedł i zaginął. Dzisiaj dowiedziałam się, że ludzie zdają zaciekawić swoje interesy na parkingu czy na barze. Wiem, że Leo ma kłopoty. Proszę, zabrać mojego brata do domu. Nie mam pieniędzy, ale odziedziczyłam parę starych kosztowności po moim świętej pamięci. Moim świętej pamięci ojcu. Okej. Dwóch tu i czterech tu. Spoko. Tak, Allardyce pójdzie tutaj. Golden. Samo jest tam tu. A ta pani i Palfly niech idą tu. Chciałbym dać tutaj kogoś z nich, no ale niestety oni muszą odpocząć, żeby byli w stanie robić de facto cokolwiek. To jest strasznie nierówne, nie? Dobra, nie mają. Teraz tak, zasoby, karabin, strzelba, dobra, amunicja teraz. Karabin jest tutaj, ma. Oczywiście pałeczka. Granat, nożyk, wytrych, apteczka, skupia. Ja mówię, nie planuję się skradać, ale znaczy, nie planuję strzelać, bo mi to gra wymusi, to jest mi ludzi. Ale jeśli nie będę musiał się strzelać, to co liczę, no to... Ale też wiadomo, lepiej jest mieć, kurczę, tego. Lepiej jest mieć, wydaje mi się, ciężką broń, ciężką czy tam długą, bo długa broń chyba bardziej sprawia, że ludzie się faktycznie boją i szybciej wchodzi, wiecie, szybciej wchodzi to ten knip, żeby faktycznie coś, wiecie, zacząć działać, żeby się poddać, coś tam. Okej, to jest dobrze. Dalej, pałeczka, pistolet, nabity i jedna taka. Ja chcę dać mu tłumik. To jest dobre pytanie. Czy? Szczerze, w sumie mogę, więc nie muszę co martwić. Ale dobra, jeden tłumik poszedł i mamy... Bo tłumik pojawił się, bo... 7 strzał, czyli 7 strzałów będzie wytłumionych. Dobra. Okej, tutaj dalej oczywiście nożyk jeszcze, jedna apteczka, jeden wytrych. Pistolet, pałka, nóż.
już apteczka, wytry. Policja. Pistolet, pałka, nóż, wytry, apteczka, policja. Okej, dobra. Okej, wszyscy mają? Wszyscy mają, świetnie. Dobra, no to nie, wracam tam. Tutaj. Na razie W. Chciałem zadać po więcej wytrychów. Jeden mi tylko został, więc chyba lepiej przeoszczędzić. Zobaczmy, jak to wygląda tutaj. Chciałem sobie kupować kolejny karabin. Chyba wolę sobie oszczędzić. O, ale taser. Jezu, taser to muszę kupić mi to jak najszybciej. Dobra, te tyki nie są drogie, więc mogę wziąć. Pałki też wezmę. Także amunicja. Dobra, jeden kebla, jeden krok. Czyli dobra, jedną strzelbę, jeden karabin jeszcze też kupimy. Będzie. Dobra. I okej, to zrzućmy to. Będzie chyba może karabin to. Karabin. Dobra, jak ma mieć ktokolwiek lepszą osłonę, to musi być Allardyce. Zakładaj za cały pancerz. Czy to jest gnata jeszcze? Nie? No i właśnie, teraz jest ten problem. Dobra, natomiast magazynka niech ma taser, bo taser to jest zajebista rzecz. To nie jest jednorazowo, które wymaga kartridżów. To nie jest taser na kartridże, tylko po prostu strzelam i po 8 turach mogę znowu tego użyć, więc to jest zajebista rzecz. Dobra, nabitka. To ma pusto, więc proszę taser, taser i taser. Granat jeszcze, ten nie ma też granat. Ma pałkę, ma pałkę. To jest must have. Każdy z tej ekipy ma mieć pałkę. Ile jest pałek przedzielonych? 2, 4 pałki! Ktoś jest bez pałki. Kto nie ma pałki? Kto nie ma pałki? A nie, jest 5. To skarman. No, 2, 4. No to dziwne. Niby się ta pałka dodaje, ale jakby znika tak trochę. Przejdę tutaj. 2, 4. No dobra, teraz jest poprawy i ma 4 czy 5 pałek. Dobra. Nieważne. Czyli mamy ile pałek łącznie mamy? Mamy tutaj 5 i jeszcze 2 w zapasie, dobra. Czyli jakbym miał mieć na 6 osób, to mam dla wszystkich pałki i jedna jest zapasowa, gdyby coś się z tą jedną stało. Dobra. Let's go. Okej, widzę, to miejsce nie jest jakieś mega duże. Oho. Okej, błagam, powiedz mi, że to nie jest strzelanina. Naprawdę, ja nie chcę, żeby to była strzelanina. Pod okienko. Okej, jest rzeczy. Okej, jest jedna apteczka i tutaj coś w miarę cennego. Jest otwarte jeszcze okno w ogóle. Dobra, tu jest otwarte. Tu chyba też. Dobra, ryzyk fizyk. W razie W po prostu robię reset, nie? Okay. Taka sobie osłona. Tutaj może jest. I też taka sobie. Ale niech tam idzie, masz samo jest tam. Alarda jest tylko towarzyszy. Ona nie przyskoczyła. Nie! Nie gadaj, że mi teraz nagle wszyscy zauważyli. O! A nie, oni między sobą walczą! Okej. Okay. Okej. Dobra, jak dla mnie spoko. Jak dla mnie naprawdę spoko.
Nie dać się zauważyć i będzie okej. Okay. Tak, poleciał, kurde. Dzień dobry. Akurat ten jeden żywcem, nie? Co mi się przydał. Też tu mamy dwóch od Zujewa, tak mi się wydaje. Ludzie są spokojni. Okej, ten wchodzi. Dobra, czy ja byłbym w stanie na przykład podejść jednym i tego ogłuszyć na tyle, żeby zaraz go zdjąć? Sobie potrzebowałbym trzech ruchów teraz. Dobra, po pierwsze taktyczny zapis. Proszę. Po drugie tu. Stać mnie akurat na ducha, więc weźmy to. Więc dobrze. Samo jest tam. Podejdź. Grzmotnij ty papałą. I się wycofaj od razu. A właśnie, mogę sobie taserem? Tak, mogę taserem od razu. Kurde. To sobie nie potrzeba. A nie, dobra, nie, nie, nie. I tak potrzebowałem tych ruchów, bo, jednym muszę podejść, drugi muszę zaaresztować. Dobrze. Mamy go jeszcze żywcem. Wiecie, jak chcę podejść tu, może lepiej nie, może lepiej schowajmy się tutaj. Wiadomo, oczywiście wezmę żywcem tylu, ilu będę w stanie, ale... No, lepiej ten. Lepiej uważać, nie? Tutaj też trafię, pięknie. No to tazerować proszę. Okej, okay, tak samo jakbym pałki użył. Co my tutaj mamy? Sos pomidorowy. Ostry. Dobra, tu jest teczka. Muszę potem wykorzystać. Czy ja chcę tak wchodzić tak na krzywy ryj? Dobra, kolejny taktyczny zapis. Czy goście mnie zauważy? No dziwo, nie zauważył. I ten też nie. Dobra. Nie wróć, ten się zainteresował. Czyli jednak... Czyli jednak nie chcę tutaj wchodzić. Stop. Tutaj zdaje się. A to jest ten brat cały, dobra. Myślałem, że to jest jakiś zasobny ziomek w ogóle. Dobra, rozumiem, chroń, czyli po prostu tych dwóch muszę zgarnąć i to wystarczy. Okej, okay, to skoro to nie jest wróg, to jeszcze jedna cofka. I teraz tak, nie chcę wejść tutaj, żeby się zainteresowali, więc przeszedłbym sobie tutaj. Tak, 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 wiem, że on tu jest. Tak, tak. Tego, no wolałbym go dać go z tej strony, ale o dziwo go się nie może tu podejść. Dlaczego? A chuj wie. Dobra, czy byłbym w stanie tutaj przejść i jakby ich oflankować? Jak na złość? Nie, no to niech zostanie z tej strony, tak jak przy drzwiach, jakbym chciał. No dobra, kończymy turę w takim razie. Okej. Powiem, to jest naprawdę fajne, że oni walczą między sobą. Wiecie, dopóki my się nie pokażemy, albo nie damy się zauważyć, to to jest, to jest najlepiej dla nas. Bo zakładam, że to pewnie na bank tak nie będzie, jak oni ich rozwalą, to sobie od razu pójdą. Nie, 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 nie. Na bank pewnie będą dalej łazili, nie? Dalej będzie coś tam ogarniane. Dobra, Golden ich zgarnie, Alarda jest akurat sporo. Expa, a jej się akurat to przyda. Łapy. Dobra, teraz, żeby jej ktoś tu nie przyuważył, tylko nie strzelać, nie? Bo to byłoby naprawdę niefortunne. Alardyce niech tu podejdzie. Samo jest tam też, niech podejdzie. Czy samo Stianna? No nie wiem, czy też na imię, nie? Dobra, tu byłoby chyba lepiej przeczekać, żeby weszli trochę bardziej. Bo tych dwóch najlepiej zrobić tak, żeby, wiecie,
byli na tyle, że jednym ruchem podejdę, zestunuję Stazera i drugim zrobię to samo, nie? I to jest najlepsze, co mogę zrobić w tym momencie. Więc muszę poczekać. Ci się jakoś wycofują, sobie nawet nie wiem po co. Okej, no to było trochę idiotyczne. On ich teraz zastrzelił. Kurde, widział niestety. Jest, ale spudłował. To mi się akurat podoba. Proszę bardzo. Elo. Naprawdę inteligentny, żeby się chociaż za autem któryś schował, nie? Nie, po co? Dobra, to tu mamy bezpiecznie. Dobra, czy ona może podejść? Nie bardzo. Ale Allardyce, myślę, na spokojnie będzie mógł na tyle do niego podejść, żeby sobie go stazerować. Więc podejdź, kolego. Masz taser? Masz taser, pięknie. Więc stazerujemy. Kolejna apteczka tutaj. Dobra, Golda niech po prostu podejdzie bliżej. A ten też niech podejdzie bliżej, tylko trochę tak... No to tak minimalnie bliżej tu będzie, ale lepiej być tu niż bezpośrednio na widoku. Tu jak go ustawię, to jest po prostu idiotyczne. No dobra, ogólnie poza tym jednym, to tamci raczej nie nas tutaj nie widzą, więc... Okej. Okay. Schowaj się tu w takim razie. Dobra, jak to wygląda z tej strony? Dobra, kolejny taktyczny zapis potrzebuję. Dobra, podejdź tu. Stary, ja ich widzę. Ja o tym wiem. Idź, idź. Okej, tu. A, pa. Czekaj, najpierw zgarnij tu. Bo nie kosztuje punktów. Ostatnia butelka Firicoli. O proszę, akurat to co on chciał zgarnąć. No ale cóż, no niestety. Dobra, Palfly. On w sumie może podejść na tyle, żeby go pałką grzmotnąć, więc się nie ma co przejmować. Pałunia. No dobra. Ci dwaj są unieszkodliwieni. Ten na 4 tury, ten na 2 tury, ale i tak po kolejnej turze obydwaj są zgarniani. No dobra, ogólnie jest spoko. I jak jeśli dobrze rozumiem, będzie którym tych dwóch zgarnę, no to wtedy cel dodatkowy jest zaliczony. Szkolenie, że podchodzi jak idiota. Jak on spudłował z takiej odległości? Czy to chodzi o kpinę normalnie? Ale ten umiera w kolejnej turze. Allardyce? Nie, Allardyce ma dużo punktów. Niech Golden się troszeczkę podekspi. Na glebę, panie Jaszku. Dobra, Allardyce. Czy są wszyscy tam? Tutaj mamy coś cennego, więc niech tam przejdzie. To zabierze w kolejnej turze. A on niech bardzo ładnie dołączy. On. Samostian, niech dojdzie do niej. Teraz tak. Palfly i Panini. Dobra, Palfly, podejdź sobie do tego ziomeczka. I go ładnie zaaresztuj. Nie ma kapitulacji, nie? No nie ma. Więc niech też podejdzie. Zaaresztuje. I teraz powinien być koniec miasta. Gotcha. No i pięknie. Teraz gościu ze z nim ucieknie. No i mamy spokój. Dobra, mam wszystkich zneutralizować, ale no... Oni sami się dość szybko wybijają, więc no... Nie robimy tu różnicy. Ej, jaja se robisz, jak on trafił z takiej odległości? Chyba, że miał 3 ruchy i użył talentu, bo to jest jedyna opcja, jaką tu widzę. Dobra, co my tu mamy? Zodoran chyba. Dobra, ty się przesuń tutaj. Dobra, Golden, wstawaj. Nic ci nie będzie. Dobra, jakbym chciał strzelać stąd, to za daleko.
Podejdę bliżej. Kapitulacji... Stać? No na pewno nie. Kapitulacji nie ma odblokowanej. To się jeszcze ładuje. Mogę tylko strzelać. No i w sumie każde trafienie jest stuprocentowe, więc strzelamy z tego. Ładnie. Nie wiem, czy ona strzeliła teraz, nie? A, z tego, dobra. Ale o dziwo, taki wystrzał bardziej na wytłumiony był, tak mi się wydaje. Żeby tak mi się tak brzmiał. Wytłumiony, na wytłumiony. Więc... dziwne. Dobra, tu jest w ogóle niebezpiecznie, więc ja zdam. Od razu na zewnątrz. Hey, check this out. Gdzie? Mamy tutaj tych dwóch, ewentualnie trzech, ale jeden jest unieszkodliwiony przez tego martwego gościa, więc nie ma co. Dobra, podszedł. Okej, ładnie. I ma apteczkę kolejną do zgarnięcia. Jakbym podszedł, to mogę... go załatać. Dobra, taktyczny save. Czy to mi zużyje akcję? Bo wydaje mi się, że chyba tak. Ale jeśli tak, no to chcę mieć pewność i... ja chcę go zgarnąć, nie? Czy zużyło akcję? Tak, zużyło niestety. Dobra. Samo jest, znaczy ty byś miał... masz taser, pięknie! Bardzo ładnie. Czyli super, akcja nie została niezużonej apteczki na marne, gościa połatałem, jeszcze go ładnie teraz skujemy. Pięknie. Czy ty masz, pani, masz granat, ale za granat podziękuję. Czy ty masz taser? Nie. Gotcha! Dobra. Mamy to. Okej. Palfly podejdź tu. Palfi? W sumie to jest Palfi bardziej niż Palfly. To nie są nieszkodliwione. Dobra, no to już mamy koniec tak naprawdę. Tych dwóch zgarniemy w kolejnej turze, tego w sumie też mogę próbować zgarnąć, nie? Tak do końca. Bo ten w sumie jest, ma uwalone w łap, uwaloną łap, znaczy łapę, ma, jest dziabnięty w rękę, więc nic nie zrobi, może tylko stać i się ukrywać. Więc dobrze. To mógł być w sumie błąd, że tak teraz podchodzę, nie? Ale zobaczymy. Zobacz, ten ma... tak! Dokładnie to chciałem zrobić! Wcale nie miałaś, durna gro, kurwa, kliknąć mi w drugiego gościa! Understood. Ja pierdolę! Czy to jest zjebane czasami? I got you. Ja chcę jakiegoś typa, gra liczy nie tą klatkę, co powinna, i wtedy ja zostaję w dupie, tak naprawdę. Przez taką debilną akcję. Dobra, giduj Alert Dice. Trzeba będzie jedną akcję, kurde, jeszcze zategować, nawet trudno. W ogóle, co to jest, kurde, nie? Ten tutaj, obok czaszki, co to jest za symbol? Że ja mam stuna, czy jak? Dobra, na szczęście udało się. Bo była właśnie spora szansa. Przespanie, tak pół na pół, ale wiadomo. Lepiej, żeby typ się poddał, niż by musiał go duwalem odstrzelić, na przykład, nie? Dobra, i teraz, w razie W, kolejny taktyczny save. Pomyślę, gdyby zaś się tutaj coś zjem... chociaż mnie... o, dobra, dokładnie. Dobra, ma podejście dotąd. Czy ja mogę tak zaaresztować? O, to jest to usprawnione niż w Zdepolis 2. Proszę bardzo, on dostał trochę punktów. I teraz tak... ona do niego podejdzie, no też w taki sposób, więc dobra. Niech jest. Ten też może podejść do niego. Dobra, to ten niech podejdzie do tego i go zaaresztuje. Ten jeszcze przez ile tur będzie żył? Przez jedną, przez dwie. Okej. Okay. Dobra, stajmy sobie już obok, żeby móc go połatać w razie W. Tylko w sumie właśnie to Alardyce musiałby go połatać.
bo on ma małą apteczkę. Ale tam mam jakąś rzecz jeszcze do wzięcia. Dobra, jak to wygląda? No? Ja mogę ich przeszukać? O kurde. Okej, dobra, on tego ucieka. Spoko. Niech będzie. Dobra, no to tak. Allardyce. Podejdź. I... Bo... Tak, bo nie... Bo te apteczki Resgarią są tylko te, które... Idą do... Bazy, powiedzmy, nie? Dobra, co tu jest? Przenieś typa. No i są martwi, to po co mam ich przenosić? Golden, przejdź tu i tego gościa grzmotni. Niby pałą wygląda tego grzmotna i pałą i shotgunem, więc to jest taki podwójny strzał trochę, nie? Dobra, czy to jest tylko opcja, żeby ich podnieść? No tak, no to są martwe ciała, no to po co mam ich przenosić? Żeby mogę ich przeszukać albo coś. No jak tak patrzę, to nie ma już chyba nic więcej, no. Mama lokacja. Tutaj żeśmy zebrali wszystko, co się dało. Quest wykonany. W kolejnej turze tak naprawdę zgarniam tą jedną rzecz i kończę misję. I tak akurat prawie tak na pół godziny odcinek. Dobra, pani nie zgarni ten olej kukurydziany. Dobra, tu nie widać. Czy tutaj coś jest jeszcze? Patrzcie, mamy coś! Dobra, ten... Jeszcze niech sobie tę jedną turę postoi. Dobra. I teraz... ten... Nie, to jest panini. Co my tu jeszcze mamy? Wino! Wino drogie, wiemy. O, w miarę drogie, powiedzmy. Dobra, no to co? Golden, czyń honory. Aresztuj typa. Ouu! Okej, jakiś dupek musiał skasować nam auto. Dobrze, że załatwiłem furgonetkę od byłej. Ma swoje lata, ale niektóre rzeczy z wiekiem zyskują. Co nie? No nie? Chwila, skoczę po nią. Oho! Dobra, no oczywiście, że nie mogło być za łatwo. Teraz się będziemy bronili, kurde, pewnie zaśpiec z Ujewem, nie? Pięciu z tej strony. Patrzcie, jaki taki przemyślany atak, nie? Dwa, cztery, sześć, Jezu, ośmiu z tej! O Boże, a my tu jesteśmy jak kaczki porozstawiani. Dobra, moment. Dobra, tu się ustawić. Idź tu. Ty tutaj. I te dwie akcje niech mu zostaną. Golden tylko jedna ma, ale w sumie niewiele zrobił, więc się schowa z tej strony. Panini, no może tylko wyjść, więc wyjdzie. Dobra, mamy Duvala. Szczerze, ja bym tego Duvala wykorzystał, bo myślę, że on się może przydać. Chociaż... Dobra, jednego nikt zdejmie. Wiadomo, i tak jest akcja na głośno, więc się nie ma co ogarniać. 8 tur do transportu, czyli okej, albo się przez 8 tur będę bronił, albo ich wszystkich ogarnę. Przez te 8 tur. Mówię, teraz to się nie ma bawić, nie ma co się bawić w podchodzenie. Teraz to trzeba dobrze strzelać do typów. Ewentualnie taserem ich unieszkodliwiać, żeby ich potem właśnie zgarnąć do tego, ale nic więcej. Warto wejść na blisko. W trochę dziwnym miejscu ustawi się być szczery, no okej. Okay.
Paradise. Może strzelić tak? Może strzelić tak. Dobra, no to strzelaj. Pięknie. A, tego kurde, on strzelił z tego. Dobra, jak mam wybierać, to wolałbym, żeby chyba jednak używał... Żeby używał zwykłej broni. Że czemu to zużywa? O, a nie, dobra, nie zużywa ruchu. Okej. Okay. To ma granat, co nie, jeśli dobrze pamiętam. Dokładnie. Dobrze, 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 dobrze. Dobrze, dobrze. Tutaj... Dobra, niech się schowa, niech się schowa. Poczeka na nich. Jakby chciał użyć granatu, to dokąd wyrzuci? O, akurat do nich! Jak miło, ale nie, poczekaj. Może akurat ci trzej tu podejdą, będę mógł trzech zgarnąć jednym strzałem. Więc dobrze, Golden. To może podnieść trupy na lecenie. Ona niech dołączy do Allardyce'a, żeby miał supporta. Ten ziomek. Okej, okay, ci się powoli tu będą przesuwali. Ale on niech se tu stoi, tylko może za lepszą osłoną. Panini, ty weź tu do niego podejdź. Będziesz jego supportem. A Puffly. Niestety mamy nierówność, ale on chyba lepiej, żeby został na razie z tej strony. Gdzie by go ustawić? No tutaj, no to jest tak kryty, że jest prawie w ogóle nie kryty. Tu jak go ustawię, to jest prawie wystawiony na strzał. Tu jest ogólnie kryty. Może być. Może być. Dobra, kończymy turę, czekamy. Okej. Jak na złość, kurde. Dobra, ten podchodzi, no to to jest, no jest trzech. To też podejdzie? No niestety nie w tą stronę, gdzie chciałbym, żeby podszedł. Nie też tak mega blisko. Rzeczy mają ciągle aktywnych, tego nie rozumiem akurat. Żaden policjant nie ma talentu, który by mu to umożliwiał. Allardyce, jakbyś tam rzucił, no to trafisz. No albo. No albo. Kurde, jak na złość! Tylko mogę dwóch, niezależnie gdzie, tak, gdzie jak to rzucę. No chyba, że tak, to trafi tylko jednego. Jakby gościu, kurde, jeden albo drugi stał jedną kratkę niżej, nie? To byłby zajebiście. Mogę stąd strzelić? Mogę, ej, dobra! Dobra, no to gleba w takim razie. Snipera. Tutaj. Robin Hood? Nie, chcę zwykły strzał. Aha, nie mam tego, dobra, to czekaj. A no tak, nie ma reloadu, dobra, no to... Nie ma amunicji więcej, za tą jedną paczką. Nic zmieni na to. Okej, okay, jak to wygląda? Szanse wysokie. Dobra, żebym... Taktyczny zapis, żeby mieć lepszy punkt, nawet jakby coś się zjebało ewentualnie. Więc dobrze, strzelaj w klatę. Ładnie. Dobra, panno Golden. Pani ma... Zerowe szanse na trafienie w taki sposób, ale wysokie na trafienie z tazera, więc... Spróbujmy. No, nie udało się niestety. Dobra, to zróbmy to jeszcze raz w takim razie. Znaczy właśnie, bo ona ma strzelbę, dlatego ma tak niskie szanse. No ale dobrze. Czy wypadałoby jedne... tego, czyli jednak była opcja lepsza, żeby dać im faktycznie... te... Co jest? Ej no, halo! Okej. Miałeś mieć rewolwer, nie? Rewolwer? Dobra, niech ma te dwa strzały w takim razie. Będzie lepiej. Jak on spudłował, przepraszam bardzo. Done and done.
Dobra, ta przynajmniej za to zerowała, więc tyle dobrego. I niech się stąd nie waży ruszać nawet. Ci dwaj tym bardziej. Niestety oni mają tylko magazynki ewentualnie. Okej, okay, ten ma jeden granat, to się może przydać. Jak się tak cała ta piątka zbierze, to będzie można ich ogłuszyć jednym dobrym granatem. Lepiej to by powiedzieć, wiecie, tak po... Dobra, w sumie zobaczmy, na jaki on ma zasięg ten granat. Dotąd? Jakby się w tym miejscu wszyscy zabierali, to byłby najlepiej, bo już wtedy, wiecie, wchodzimy i od razu rozwalamy typów, nie? Od razu ich aresztujemy. W jednej turze. No, jednego byśmy zdjęli, a potem, no, musiał mieć szczęście, żeby zgarnąć pozostałych w drugiej turze. Bo jak się nie uda, no to... Lipa! Dobra, no. Nie mam go w zasięgu, niestety. Uff. To jest to, on jest dobrze kryty, ale jest strasznie w czasie gówniany pozycji, chodzi o strzelanie, więc lepiej niech on się tutaj przemieści. No i czekamy w takim razie. Czemu mi się, że on trafi z takiej odległości? Dobra, tam podchodzi bliżej. Dobrze. Tu podchodzą powoli. Dobra. Jeszcze nie strzelają, ale wiadomo, za chwilę się to niestety zmieni. Okej, ten został w miejscu, nie wiedzieć czemu. Spoko. Jak to wygląda teraz tutaj? Ten jeszcze jest przez 3 tury nieaktywny. Dobra. Kolejny taktyczny staj w takim razie. Zobaczmy, czy ja będę w stanie go ustrzelić. Będę. Dobrze. No to... Gleba. A, no tak. No tak. Tylko ona nie ma innej broni przy sobie. No to teraz trochę jestem w dupie. Bo jeden tylko strzelbę, bo liczyłem, że będzie akcja właśnie skradana. A nie strzelana. Więc niestety, ale ona jest, ma przejebane teraz. Okej. Okay. Lada jest podejść tutaj. I tego typa... To czy to? Nie będzie to. Cyk. Okej, okay, to są wszyscy... Czy to są wszyscy w tym miejscu? Tak jest, dobra, więc okej. Okay. Póki co... Ona jest kryta, tylko ona niestety już nie może robić nic poza ukrywaniem się. Samostyjan może strzelić, spoko. Dobra, w klatę. Pięknie. Tego też mogę, ale małe szanse. Dobra, czy on mógłby przeładować, czy ma magazynek do przeładowania? Ma, okej. Okay. Tyle dobrego. Dobra, Panini, czy ty byś był w stanie coś tu zdziałać? Tak patrzę, to tak średnio. Niestety. Może się tu w sumie przesunąć dla lepszego defensu ewentualnie. No, on może też przejść, ale wtedy będzie bardzo na widoku. No, jak było tu ustać, to będzie idiotyczne. Jakby, poważnie, on teraz jest w naprawdę dobrej pozycji, jeśli chodzi o bycie chronionym, bo się praktycznie może schować za tym. Dobra, ewentualnie tę jedną kratkę niech się przemieści w tę stronę. Dobra, mam Duvala z powrotem, więc mógłbym tutaj kogoś zdjąć. I chyba zdajemy sobie tego gościa. Pięknie. I za 3 kolejne tury mamy zaś Duvala dostępnego. Dobra, czy tu niektórzy się odliczają, niektórzy będą umierali. Tak jak ten tutaj. Tam, tylko podszedł, na szczęście. Ten się niebezpiecznie zbliżył. Dobra. Tego zaaresztować proszę.
oko. To nie jeszcze przez trzy tury niedostępne, więc niech się Palfi już przygotuje. Panno Golden, pani to niech się lepiej schowa. Teraz ta reszta, kurde. Dobra, Samostian ma to. Ma te, może też strzelać normalnie, dobra, więc kolejny taktyczny zapis poproszę. Tak, najpierw panini najpierw. Chcesz tak grzmotnąć? Co ja mogę, jak gościu sam tak uczynnie podszedł i daj się zaaresztować, no to czemu miałbym z tego nie skorzystać? Tego mogę ogłuszyć, a mogę postrzelić. Niech będzie postrzał w klatę. Nie udało się. Jeszcze raz. Nice, teraz się udało. A co jest najlepsze, to jest wytłumione, więc oni prawdopodobnie... Właśnie to jest ciekawe, bo... w sensie oni mam wytłumione strzały i oni niby wiedzą, że my tu jesteśmy. Ale z drugiej strony, to czy oni faktycznie wiedzą, że my tu jesteśmy? To jest pytanie. Dość myślę zasadne. Na pewno wiedzą, że ktoś tu jest, ale czy wiedzą, że my konkretnie? Ale okej, to już jest dwóch ostatnich, tak mi się wydaje. Pudło. Dwa razy, pięknie. Dobra, Alardais, przejdź się tutaj. Niczy tego gościa na górze, bo tego się teraz pozbędę za chwilkę, nie? Czytaj już. Aresztacja. Done and done. Żegnam. Panno Golden, pani niech się schowa. Bez amunicji jest pani trochę niestety w dupie. Alardais, koniec. No i tak, to jest dwóch ostatnich gości. Super. Więc dobrze, w takim razie samo jest tam, podejdź tu. Panini, podejdź tu. Czy masz już taser? Masz, no to pięknie! Jednego taserujemy. Drugiego też taserujemy. No i ładnie. W ten oto sposób zakończymy sobie misję. Zgarniając dwóch ostatnich gości za kratki. Tutaj ci, co byli ranni, to niech już umierają, żeby się nie pojawiali. Teraz ten tutaj. Podejdź i tego gliniarza zakuj. Na twój kolega obok niech zakuje tego ziomka. I czy to jest koniec misji, czy dalej muszę czekać? Nie, dalej muszę czekać, ale zszedł alarm. Dobra, no to czekamy jeszcze dwie tury. Okej, ostatnia tura. Wsiadać ani słowa o kolorze Mondrala, inaczej będzie zapieprzeć z buta. Okej. No nie wiedziałem gdzie on będzie, kurde, ten, nie? Gdzie podjedzie, więc wolałem się nie ruszyć za bardzo w którymś kierunku. Ale teraz już to nie ma znaczenia. No, wszyscy powoli do wyjścia. No i nie mogłem się później dużo ruszyć trochę dalej, nie akurat. A patrzcie, tu coś jeszcze jest! A to ciekawe. Co my tu mamy? Cóż to ja takiego prawie że ominąłem. Intrygujące. Zobaczymy w kolejnej turze.
Dobra. Co my tu mamy? Srebrną piersiówkę. Nie tajna rzecz. No, w teorii bynajmniej. Dobra, Samostian już ewakuowany. Roger. Pani dopiero w kolejnej turze. Roger. Golden powoli do wyjścia. No a Palfi też powoli dotrzymuje jej kroku. Dobra. Allardyce ewakuowany. Panini ewakuowany. Golden powolutku się zbliża. Na Palfi, jak mówiłem, wturuje. Jedziesz Palfi. Golden ewakuacja. Koniec tury. Następna tura. O, come on! Serio? No nie wierzę, że mu jednej tej brakło. Jednej kratki, żeby się od razu w takiej szyparzystej turze, kurde, wycofać. Dobra. Ukończ misję. Jedną kosztowność, kurde, pominąłem. Ciekawe gdzie. Okej, okay. Na 28 osób, 13 aresztowanych, 15 martwych. Kurde, prawie się udało zrobić 50-50. No dobra, nie będę wczytywał, nie będę próbował ponownie, bo wszystko wyszło spoko. Okej, okay. Allardyce, paląca zemsta czy Robin Hood? Okej, okay. On tego nie miał chyba, ale wolę to, nie? W razie wolę mieć to. Oczywiście prędkość, tam zasięg ruchu. Ładnie, kolejny level. Fuchs, to niech będzie Fuchs. I celność. Siła to jest rzecz, którą chyba ostatnio będę, bynajmniej u niego robił. Ale ogólnie siła chyba aż tak nie jest konieczna. Szybkość i strzelanie są o wiele bardziej ważniejsze, mam wrażenie. Lepiej unika pocisków czy Robin Hood? Robin Hood. I szybkość ruchu. Nie, kolejny poziom. Paląca zemsta, czy to? Nie będzie to. Oczywiście ponownie szybkość ruchu. Sokole oko, czarny rycerz. Jeśli zostanie rany w rękę lub nogę, może wywołać, powinien wychylić się na śmierć. Albo sięga dalej wzrokiem. To jest dobre. Rzadko mi się to udaje, a rzadko mi się to przytrafia, bo zawsze wczytuję od razu, ale już wolę to mieć, nie? Bo to jest zawsze... O, cierpliwość, to jest zajebista rzecz. Lepiej mieć niż nie mieć, nie? Bo to jest zawsze szansa, że wiecie, mogę się wycofać na przykład do innego gościa, który mi tego zranionego podleczy. Apteczką na przykład, tak dalej. Czy i tak dalej, po prostu apteczką, nie? No bo nie ma innej opcji w sumie na to. Ukończone zadanie. A i to tyle. Okej, 7 stówek, sprzedaj wszystko. Daj 50%. Okej. Chemical i Kevlar. Okej. O kurde, ja myślałem, że to by... O kurde! Ja myślałem, że to jest albo, że to jest ten, wiecie, tu, albo ten, tu, a to było albo ten, albo ten. O kurde, ej, mam nadzieję, że będziemy w stanie tego typa, kurde, uratować jeszcze. Tutaj Boone jest przetrzymywany na lotnisku. Ja pierdziele. Ej, no tego się nie spodziewałem. Dobra, weźmy dwa karabiny, kolejny taser. Trochę magazynków się przyda.
Boje też, możemy tak za 4 wziąć amunicję. Taką i taką. Okej, okay, jakieś mega zajebistych rzeczy tu nie widzę, ale niech będzie. Luneta się przyda do tego. Hełmik mogę wziąć, strzelby też mogę wziąć. Jeden tłumik, dwa pistolety. Okej, okay, mocno się wypłukam z pieniędzy, ale myślę warto coś się postegować. Mogę wziąć wszystko tak naprawdę. Ale nie potrzebujesz, co masz? Dobra, nie, do rewolweru mam akurat dużo amunicji, tego aż tak nie potrzebuję. Do strzelby też nie potrzebuję aż tyle amunicji, do tego się przyda. Pistolety, no właśnie, nie potrzebuję pistoletów. Karabiny i strzelby tak, pistolety niekoniecznie. Luneta to jest po prostu do celności, to oczywiście sobie zamontujemy, cała reszta zostaje. Dobra, może do pistoletu też tylko dwie amunicje weźmiemy, bo też mam dwa chyba tylko pistolety, więc szkoda mieć więcej amunicji. A jeden pistolet to jest 9 strzałów, zdaje się. Dobra, nie powiem, ładnie to wyszło nawet, jestem zadowolony. Choć nie powiem, mam nadzieję, że uda mi się po tego drugiego gościa jeszcze wrócić, nie? Mówię, nie sądzę, że to jest albo, ale... Biorę to na klatę, nie będę wczytywał, w sumie nie będę, nie mogę tego teraz wczytać, musiałbym grę przejść jeszcze raz, żeby to... móc ponowić ten wybór, a wolę tego nie robić. Tak więc okej, ode mnie w tym odcinku to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale Zagrajmy w Rebel Corps, w którym zajmiemy się sytuacją na lotnisku. Cześć!